Единственный измеритель успешности любого средства массовой информации – интерес аудитории. Szef państwa Aleksander Łukaszenka wziął udział w Forum Środowiska Medialnego Białorusi. Wydarzenie odbyło się w Mohylewie. Na forum medialnym zgromadziło się ponad 1000 osób. Przemawiając na forum, Goło państwo podkreślił, że zawsze ma wielki szacunek dla dziennikarzy, rozumiejąc ich pracę. Czas jest taki, postawił zawód dziennikarza na czołowe pozycje, czyniąc społeczność medialną potężnym czynnikiem dyskursu politycznego. Często spotykamy się z przedstawicielami mediów w różnych formatach, z wieloma widujemy się prawie codziennie z obowiązku mojej służby i waszej pracy. Wiem, że nerw ery konfrontacji informacyjnej, czyli tzw. wojny znaczeń, czujecie jak nikt inny. Żyjecie tym w tej rzeczywistości, jesteście wojownikami, obrońcami, strategami i taktykami, a informacja jest zasobem, towarem i bronią, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Ale kiedy kraj jest na muszce agresywnej propagandy, wojownikiem jest nie tylko dziennikarz, zauważył prezydent. Dlatego uczestnikami forum medialnego są również szefowie i pracownicy mediów republikańskich i regionalnych, blogerzy i eksperci w dziedzinie komunikacji, przedstawiciele wyspecjalizowanych uczelni wyższych oraz działacze ideologiczni, sekretarze prasowi republikańskich organów administracji publicznej, organizacje, także przedstawiciele organów państwowych, którzy nadzorują kwestie polityki informacyjnej. Pracujemy razem, na wszystkich spoczywa ta sama odpowiedzialność, uratować kraj, zachować pokój, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Głowa państwa zaznaczył, że uważnie obserwuje retorykę białoruskich dziennikarzy i ekspertów, zwłaszcza tych, którzy są stale w kadrze. Głęboko rozumiecie temat agresji hybrydowej, której sprzeciwiamy się od momentu, gdy zaczęliśmy stawiać pierwsze suwerenne kroki. Kiedy przeprowadzano referenda, ratowano własność narodową i sami podejmowaliśmy najważniejsze decyzje. I od tego czasu, gdy tylko daliśmy do zrozumienia, że będziemy prowadzić niezależną politykę, żyjemy pod ostrzałem ciągłej krytyki, kłamstw, absurdalnych oskarżeń. To terabajty sfabrykowanych i hojnie opłaconych podróbek medialnych pod pięknym opakowaniem, powiedział prezydent. Wiele negatywności wylewa się w tym osobiście na dziennikarzy, ich krewnych i przyjaciół. I wszystko to przepuszczacie przez swój umysł i serce. Ogromne obciążenie, które wymaga kolosalnej koncentracji wysiłków na rzecz ochrony swojej przestrzeni informacyjnej. Ale nie można tego zrobić inaczej, tylko w ten sposób można zachować suwerenność kraju znajdującego się w epicentrum globalnych sprzeczności geopolitycznych, przekonuje białoruski przywódca. Wojna informacyjna jest preludem do gorącej fazy konfrontacji, powiedział Aleksander Łukaszenka. To dezinformacja, próby wprowadzenia domniemanego przeciwnika w błąd, zanurzenie we mgle bezużytecznych informacji. Są to próby zmylenia, zmuszenia do kwestionowania swoich wartości, przekonań i mocy. Fabuła jest stara jak świat, stwierdził prezydent. Aleksander Łukaszenka nazwał tezę o gospodarce rynkowej głównym mitem podczas rozpadu Związku Radzieckiego. Najważniejsza mgła, w której byliśmy zanurzeni wraz z upadkiem Związku Radzieckiego. Może ktoś się ze mną nie zgodzi, ale ja to przeżyłem, tak jak wy żyjecie dzisiaj w warunkach wojny informacyjnej, powiedział. Coraz częściej stawiam tezę, że zostało nam narzucone celowo, ponieważ nie ma wolnego rynku i nigdy nie było. I ta teza została nam narzucona przez Stany Zjednoczone, Ameryki. Dla nich wszystko było proste, ich gospodarka opiera się na papierze. Niestety, ponieważ wszyscy połknęliśmy tę papierową przynętę, jest ona skuteczna. Mam na myśli dolara. Regulują stosunki na świecie, duszą, wspierają, cokolwiek chcą, robią, powiedział prezydent. W tej sytuacji bardzo łatwo było narzucić nam rynek i nazywam to prostym słowem chaos w gospodarce. Nie poszliśmy tą drogą. Dlaczego? Przeanalizujcie sami. Ale to było moje stanowisko, aby iść od ziemi. Zdałem sobie sprawę, że gdybyśmy pocięli ziemię w rolnictwie na kawałki, nie byłoby komu jej oddać. Wciąż szukamy menedżerów do zarządzania produkcją na dużą skalę, powiedział Aleksander Łukaszenko. Weźmy Ukrainę. Wszystko zaczęło się stąd. Oligarchowie podzielili się, zaczęli walczyć. Walka doprowadziła do konfliktu wewnętrznego, do Majdanu. Głowa państwa podkreślił, że gospodarka jest fundamentem i podstawą społeczeństwa. Białoruś natychmiast postanowiło iść od ziemi, jednocześnie nie rezygnując z pewnych trendów, takich jak prywatyzacja. Kto pośpieszył za Amerykanami na tej drodze, widzimy, co się stało. Analizujcie i obserwujcie. Globalny problem został nam podsunięty, a przestrzeń poradziecka go połknęła, powiedział prezydent. Aleksander Łukaszenka podkreślił, że omawiał ten problem ze swoimi kolegami z Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Prezydenci zgodzili się, że ważne jest, aby móc precyzyjnie planować i regulować procesy.
Tam, gdzie republiki postsowieckie rzucili się na oślep na rynek, prawie nic nie wyszło, ale Chiny osiągnęły takie wyżyny dzięki temu, że nie porzucili planowania, uważa białoruski przywódca. Jako przykład szef państwa podał również Japonię. Oni dbają o siebie, rozwijają przemysł. Każdego roku opracowują 500 planów, regulują prawie wszystko. A co to jest fake news, post-truth, deepfake, o których dziś dużo się mówi? To zwykłe kłamstwo, wprowadzenie w błąd, kłamstewko, fałszerstwo. I wszyscy musimy częściej nazywać rzeczy po imieniu. Opowiadać o trudnym w sposób prosty i jasny. Po 2020 roku dużo rozmawialiśmy o odpowiedzialnym dziennikarstwie. Zgodziliśmy się postawić na prawdę, nawet jeśli nie zabrzmi one jasno i sensacyjnie. Zdaliśmy sobie sprawę, że trudno będzie konkurować z destrukcyjnymi źródłami, powiedział Aleksander Łukaszenka. Jednocześnie głównym zadaniem prezydenta jest to, aby u podstaw tej pracy leżała prawda. Jako przykład podał sytuację kryzysu migracyjnego na granicy. Po co kłamać, skoro prawda jest okrutna? Po prostu trzeba ją odsłonić i pokazać. Dlatego prawda i tylko prawda to jest najważniejsze, podkreślił głowa państwa. Uciekinierzy mówią dziś otwarcie, że nie ma żadnych środków nacisku na kraj poza sankcjami. Tak życie nauczyło Białorusinów krytycznego myślenia oraz sprawdzania informacji przed wyciągnięciem wniosków lub pomijania ich, jeśli nie można ich zweryfikować. To małe, ale zwycięstwo, wasze zwycięstwo, zwycięstwo w tym tych, którzy poddali rygorystycznej weryfikacji strumień wylanego wówczas na nas brudu. Nasi dziennikarze świetnie współpracowali z organami ścigania, tak bardzo, że stworzone programy przeszły do historii jako podręcznik na temat ochrony suwerenności informacyjnej kraju, powiedział Aleksander Łukaszenka. W dalszym ciągu jesteśmy poddawani największej w najnowszej historii presji hybrydowej ze strony Zachodu, politycznej poprzez promowanie antybiałoruskiego stanowiska na międzynarodowym polu politycznym, informacyjnym poprzez radykalizację platform ekstremistycznych, gospodarczym poprzez zakręcenie koła zamachowego sankcji i przyjmowanie kolejnych pakietów, wojskowym poprzez próby wciągnięcia Białorusi w konflikty zbrojne, zauważył Aleksander Łukaszenka. Prezydent podkreślił, że trzeba być przygotowanym na wszelkie prowokacje, także informacyjne. Głowa państwa zauważył, że tradycyjne media poszerzają swoją obecność w najpopularniejszych segmentach przestrzeni informacyjnej. Pojawiły się ciekawe projekty autorskie, analityczne i rozrywkowe, co ważne, popularne i znane za granicą. Ale nasz przeciwnik, można powiedzieć wróg, również uczy się na swoich błędach, poprawia się, nie można lekceważyć potencjału tych, którzy postrzegają Białoruś jako cel geopolityczny. To nie jest banda freelancerów, ale sieć politologów i ośrodków informacyjno-psychologicznych, uzbrojonych w najbardziej zaawansowane technologie. Jakie pieniądze się tam kręcą, nawet nie zgadniecie. Dlatego musicie spojrzeć na siebie i krytycznie, aby odnieść jeszcze większy sukces, jeszcze lepszy, bardziej skuteczny. Rok jakości zobowiązuje i czas zmusza, powiedział Aleksander Łukaszenka. Musimy kształtować krajowy styl informacyjnego nadawania, zwiększając udział w produkcji własnego, wysokiej jakości, konkurencyjnego produktu, powiedział głowa państwa. Prezydent zwrócił uwagę, że nie wzywa do rezygnacji z treści zagranicznych, ale wszystko, co kupujemy, musi pasować do naszego stylu życia, tradycji, kultury i mentalności. Przynajmniej nie powinniśmy zaśmiecać naszych kanałów krwawymi, niemoralnymi i wulgarnymi fabułami. Już o tym mówiłem, potrzebny jest filtr ideologiczny, bo stracimy młodzież, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Trzeba wzmocnić propagandę i kontrpropagandę, pracę ideologiczną. Chcę, żeby młodzi dziennikarze się tego nauczyli, stwierdził głowa państwa. Nie trzeba się wstydzić takich słów i pojęć. A może na Zachodzie ich nie ma? Po prostu nazwali to innym słowem PR, czyli praca z opinią publiczną. Istota jest jedna, to niech pracują z opinią publiczną na swoim terytorium. Nie trzeba nas karmić pogawędką o rzekomo niezależnych mediach i wartościach demokratycznych. Widzimy, jak wtrącają swoich dziennikarzy do więzień, zamykają media i prześladują każdego, kto ośmieli się nie zgodzić się z polityką i działaniami władz, zauważył Aleksander Łukaszenka. Przykładów takich działań jest wiele w różnych krajach świata, od USA i Unii Europejskiej po Mołdawię, kraje bałtyckie, Ukrainę i Gruzję. Niektórzy mogą próbować porównywać sytuację do sytuacji na Białorusi w 2020 roku. Jednak zdaniem prezydenta jest to porównanie całkowicie błędne. Na Białorusi roszczenia wobec poszczególnych dziennikarzy nie wynikały z ich opinii czy stanowiska, ale dlatego, że zachowywali się jak zdrajcy. Zaczęli łamać i kruszyć kraj.
Prezydent podkreślił również, że ważne jest zachowanie równowagi materiałów wojowniczych i twórczych w mediach, które powinny być równie żywe. Oczywiście z punktu widzenia profesjonalnej realizacji na froncie informacyjnym bardziej interesująca jest walka. Historie są bardziej oglądalne, powiedział głowa państwa, ale trzeba i pokojową agendę uczynić jasną i niezapomnianą. Obecnie, jak zauważył prezydent, obywatele zwracają się szczególnie o pokojowy i kreatywny program. Kiedy profesjonalnie pokazujecie zwykłego, prostego kierowcę kombajnu z brudnymi rękami, który zszedł z tego statku, mam na myśli kombajn naszej produkcji, i zaczyna z wami rozmawiać, płynnie lub niezręcznie, to miło oglądać. Jest osoba, która na co dzień dokonuje wyczynów i nas karmi. Róbcie częściej te raporty, zalecił Aleksander Łukaszenkę. Jeśli pokazujecie wojnę, pokażcie pokojową pracę, bo nie chcemy walczyć i naprawdę mam taką nadzieję, że nie będziemy. Nigdy nie domagałem się filtrowania informacji, tworząc w mediach równoległe światy, powszechnego dobrobytu i ucieszając ostre tematy. Moje podejście więc, ludzie muszą wiedzieć i znać prawdę, podkreślił prezydent, jest przekonany, że należy omawiać problematyczne, krytyczne kwestie. Nie trzeba ukrywać problemów, retuszować, są w każdym kraju, ale trzeba je obiektywnie przedstawiać, bez nadmiernego krytykowania i bez przesady. Jego zdaniem ważne jest, aby zarówno na antenie, jak i w prasie przedstawiano różne punkty widzenia, w tym o charakterze krytycznym. Bez nadmiernego krytykowania, nie potrzebujemy nadmiernego krytykowania, nam to podsuwają ten brud ze wszystkich stron, ze wschodu i zachodu, północy i południa. Ale tak, w sposób rzeczowy, aby był efekt, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Podkreślił też, że inicjatywa zorganizowania tak dużego wydarzenia, w którym po raz pierwszy weźmie udział cała społeczność informacyjna, dziennikarze, eksperci, specjaliści do spraw komunikacji i urzędnicy państwowi, jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Za symboliczne uznał zorganizowanie forum w dniach zwycięskiego maja. Kraj niedawno obchodził Dzień Zwycięstwa, a przed nami najważniejsza data w historii Białorusi, 80. rocznica wyzwolenia Białorusi od nazistowskich najeźdźców. Bohaterska historia narodu radzieckiego jest największym skarbem. To nasz główny nauczyciel, podkreślił Aleksander Łukaszenka. Przypomniał, że w latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, w latach okupacji Białorusi toczyła się zacięta walka o przyszłość, nie tylko na froncie, ale także na stronach drukowanych mediów i na falach radiowych. Prasa na terenach okupowanych publikowała wiersze i prozę kolaborantów, którzy złożyli przysięgę Hitlerowi. Opowiadała o pięknej przyszłości Białorusinów pod rządami wielkich Niemiec z orientacją na nową Europę. Rozpowszechniała mity o okrucieństwach partyzantów, bolszewików i innych, obiecywała pewne wolności. Znamy ceny tych wolności i nowej europejskiej przyszłości, co trzeci mieszkaniec Białorusi, a może nawet co drugi, biorąc pod uwagę śledztwo prokuratury generalnej w sprawie ludobójstwa, zauważył prezydent. Od tego czasu nic się nie zmieniło w retoryce nowoczesnych źródeł informacji zaangażowanych przez Zachód, sieci społecznościowych, kanałów Telegramu, wszelkiego rodzaju czatów. Narracje są takie same, nowe są tylko cele. Wtedy zdyskredytowali wizerunek Związku Radzieckiego. Dziś wycierają sobie nogi Białorusią, Rosją i innymi państwami, wyjaśnił Aleksander Łukaszenka. Tu i ówdzie uderzy się w prezydenta, jego krewnych, organy ścigania, urzędników państwowych i osoby publiczne. Ludzie, którzy zajęli aktywne stanowisko państwowe. Mamy wiele zwycięstw na froncie informacyjnym, wiemy o co walczymy. O suwerenność Białorusi, naszą godność narodową, przyszłość naszych dzieci, powiedział głowa państwa. Prezydent podziękował wszystkim przedstawicielom społeczności medialnej za ich pracę, wysoki profesjonalizm, uczciwość, oddanie ojczyźnie i co najważniejsze odwagę. Nigdy nie bójcie się nikogo, jesteście na swojej ziemi. W przeciwnym razie, czym różnicie się od tych uciekinierów, którzy uciekli i tam dziś drżą, by nie stracić pracy lub grosza do przechwycenia, by nadal walczyć przeciwko naszemu krajowi. A tam nawet nie dałem pieniędzy mediom, tylko dla pojedynczych osób, zaznaczył Aleksander Łukaszenka. Wszystko, co dzieje się przeciwko nam, jest pod kontrolą służb specjalnych, oczywiście nie polskich czy litewskich. Tam już działają Amerykanie. Ale dałem pieniądze na broń, na walkę zbrojną, na zajęcie chociaż kawałka ziemi na Białorusi. Oni tego potrzebują, Amerykanie przede wszystkim, nawet nie Europejczycy. Nie chcę żadnej wojny. Jestem pewien, że przeważająca większość ludu na Białorusi nie chce wojny, powiedział głowa państwa. Podkreślił, że stale na prostych przykładach wyjaśnia, jak straszna jest każda wojna. Żaden Białorusin nie powinien rujnować sobie życie i gnić w okopach, stwierdził prezydent. Dlatego nie chce wojny i robię wszystko, aby do niej nie doszło.
Tak, teraz w kraju dużo mówi się o obecnym niebezpiecznym momencie, o różnego rodzaju alarmujących sygnałach, o wysokim prawdopodobieństwie ostrej konfrontacji, zauważył Aleksander Łukaszenka. Jego zdaniem tłumaczy się to m.in. historycznymi doświadczeniami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, której początek, jak zauważył prezydent, przywódcy przegapili, nie przewidzieli na czas. Dlatego nie możemy tego przegapić. Zawsze powtarzam wojsku, musimy się na to przygotować. Dlatego budujemy linię na zachodzie naszej granicy, wyjaśnił głowa państwa, biorąc pod uwagę doświadczenie twierdzy brzeskiej, którą wróg zdobył na samym początku wojny. Białoruś buduje obecnie swoje obiekty obrony dalej od granicy, tak aby w przypadku ataki nasi żołnierze mogli się tam utrzymać tak długo jak to możliwe. Za pośrednictwem przedstawicieli mediów próbuję przekazać społeczeństwu to, co się teraz dzieje i odpowiednio na to zareagować. Nie oznacza to jednak, że Łukaszenka jest agresorem, jak tam oni krzyczą i wrzeszczą, zwłaszcza w Polsce, i chce wojny. Bardziej niż miliony Białorusinów nie akceptuje i nie chce wojny, podkreślił białoruski przywódca. Nie będzie spokoju, nie będzie cichej pogody na tym froncie informacyjnym, na którym toczymy z wami wojnę, ostrzegł głowa państwa. Ta wojna już do nas dotarła. Najważniejsze jest to, aby nie zamieniło się w gorącą. Jesteśmy spadkobiercami zwycięzców, więc musimy zwyciężyć. Nie mamy innego wyjścia, ponieważ czas wybrał nas, podsumował prezydent.